Sezon jesień-zima to nie lada wyzwanie dla nas i dla naszej szafy. Jakie są trendy w kolorach, we wzornictwie? Co warto kupić, żeby wyglądać pięknie i stylowo, a z drugiej strony nie przepłacić? O tym z moimi gośćmi. A są dzisiaj ze mną Sylwia Antoszkiewicz, stylistka i prowadząca program Daj się odmienić w telewizji WP. Dzień dobry, cześć, dzień dobry. Witaj Sylwio. Jest z nami Anna Michalak, reprezentująca sklep internetowy modnakiecka.pl. Cześć, tak, Aniu. Tak. I Patrycja Cyglińska, redaktor serwisu WP Kobieta. Dzień dobry. Cześć, Patrycjo. Słuchajcie, dziewczyny, odwieczny dylemat, odwieczny problem. Trendy czy może styl własny? Jak myślicie? Jeśli mnie zapytasz, to ja powiem zawsze styl. Zawsze styl, okej. Okay. Patrycja? Ja to samo. Tak myślę, bo potem właśnie jest taka sytuacja, że otwieramy szafę i nie mamy się w co ubrać, bo mamy coś z każdego trendu i nie wiemy, jak to połączyć do końca. Aniu? Niestety, to samo powiem, zdecydowanie styl. Też jestem tego zdania. Ale żeby mieć swój własny styl, czasami warto jest się jednak zainspirować trendami. Więc teraz pytanie, jakie trendy będą panowały w sezonie jesień-zima 2021? Jak myślicie? Ja to bym powiedziała, że zawsze w trendach jest dobra jakość i warto jednak zwracać uwagę na to, jakie wybieramy materiały i na pewno zawsze są modne sukienki i ważne, żeby były z naturalnych materiałów wykonane, były dobrej jakości. No i wydaje mi się, że to jest taki najważniejszy wyznacznik tego, jeśli chcemy coś wybierać z tych trendów. My Polki kochamy sukienki, tylko pytanie, czy sukienki można nosić przez cały rok? Bo raczej kojarzą nam się z latem i z wiosną. Jak to jest w rzeczywistości? Zdecydowanie Polki kochają sukienki, widać to już od kilku sezonów. Po prostu wybierają bardziej, powiedzmy, dzianinowe w wersji długości maxi. Także jak najbardziej można nosić je cały rok. I na przykład można je połączyć z jakimiś dodatkami w postaci ciepłego swetra? Oczywiście, płaszcze, szale czy też kapelusze stanowią dobre uzupełnienie. No, Patrycja, czy w takiej sukience, w botkach, w grubym swetrze, w kapeluszu można przyjść do pracy? Można, znaczy to też zależy pewnie jaki jest dress code, jak jest bardziej oficjalny, to pewnie może są inne wymagania, natomiast no, ja akurat pracuję w takiej branży, gdzie ten dress code jest może trochę, no nie jest aż tak ważny i każdy może się gdzieś wyrazić poprzez to, co na siebie zakłada, ale w ogóle jesień i wiosna to są takie moje ulubione pory roku, jeśli chodzi o modę, bo ja uwielbiam tą warstwowość i właśnie to, że na sukienkę można nałożyć sweter, do tego botki albo kozaki, właśnie jakieś fajne dodatki i można naprawdę poszaleć i ja też bym się chyba nie wzbraniała przed takimi stonowanymi kolorami, bo często na ulicach jesienią widać właśnie szarości, beże, czerń głównie, a ja czasami też lubię właśnie te sukienki maxi zakładać tak jak na lato, ale tak przełamać tym swetrem właśnie albo cięższą kurtką, albo butami i dlatego właśnie uwielbiam jesień i wiosnę za to, że można tak poszaleć. Sylwia, wspomniałaś o tym, że dla ciebie ważny jest styl własny, ale też powiedziałaś, że nie każda kobieta ten styl ma, albo przynajmniej nie wie o tym, że go ma. Jak wydobyć ten własny styl? To nie jest takie proste rzeczywiście, dlatego że ta ilość informacji nas przytłacza i dziewczyny, które do mnie trafiają, bardzo często myślą, że im się coś podoba i myślą, że mają jakiś styl, a potem okazuje się w trakcie pracy, że to jest właściwie coś, co powiedział im kiedyś jej chłopak, albo mama, albo koleżanka, ktoś ważny. I jakby obrastamy przez lata w opinie na swój temat i w opinie na temat tego, w czym dobrze wyglądamy, i jako 30-latki, 30-parolatki nagle orientujemy się, że właściwie wcale to nie do końca jest to, co nam się podoba. Więc musimy sobie odpowiedzieć na dużo różnych pytań. Więc ta praca jest fascynująca, to jest wspaniała przygoda, bo to jest poznawanie siebie, ale te pytania trzeba sobie zadać. Powiem wam z własnego doświadczenia, że łączenie rzeczy nie jest wcale takie proste. Mnie się podobają sukienki, które mają różne wzory, ale podobają mi się też swetry, które mają jakąś fakturę i nie zawsze ta faktura pasuje do tego wzoru. Czasem robi się po prostu za kolorowo, za barwnie, za przaśnie. I teraz jak to zrobić, żeby właśnie połączyć wszystko górę z dołem i jeszcze dobrać do tego buty, torebkę i kapelusz, żeby było pięknie? Sylwia. Mnie się wydaje, że to jest oczywiście trochę wyższa szkoła jazdy, ale nadal będę powtarzać, że chodzi o pewnego rodzaju intuicję. Oczywiście można próbować na początku, starać się znaleźć przynajmniej jakiś wspólny mianownik, tak jak mówisz, faktura i wzór, wspólny kolor. Jeżeli jest tam jakiś jeden wspólny kolor, to już jest duża szansa, że to się uda połączyć. Dobra, uwaga, notuję. Wspólny kolor.
Temperatura. Temperatura koloru, są kolory, które są bardzo gorące, a są kolory, które są bardzo chłodne i one ze sobą nie lubią się za bardzo, one się gryzą, więc po prostu myśleć o tym w kontekście natężenia takiej właśnie temperatury koloru. I powiedziałaś o wzorach i o fakturach, to jakie wzory, jakie materiały, jakie faktury będą w tym sezonie modne właśnie w kontekście sukienek? Tak jak powiedziałam wcześniej, dzianinowe sukienki na pewno są w trendach. Czyli różne. Wygoda. Tak, wygoda zdecydowanie jako pierwsze. Poza tym myślę, że też takie sukienki mocno wzorzyste, no, kobiece z podkreśloną talią, może trochę retro. Takie boho widzę, tak, że też są teraz mocno właśnie w modzie, w połączeniu z botkami, w połączeniu ze swetrami, o których rozmawialiśmy, ale też proszę, jak tutaj na załączonym obrazku, Patrycja pięknie ma narzuconą kurtkę skórzaną. Czy takie połączenie też jest okej? Okay? Jasne, zawsze. Tak, ja w ogóle, znaczy kurtka skórzana to nie jest moja pierwsza miłość, jeśli chodzi o takie okrycie wierzchnie, natomiast rzeczywiście to jest taka klasyka, którą mam na wszelki wypadek, jakby nic nie pasowało, to zawsze w ostatniej chwili to jest coś, co pasuje, ale ja rzeczywiście uwielbiam wzory i nawet dzisiaj mam grochy, to jest w ogóle już mój ulubiony print i mam chyba 5 sukienek w różnej wielkości grochy, ale kwiaty też uwielbiam, więc się cieszę, że właśnie taki trend będzie, jest i chyba był też już od jakiegoś czasu, te kwiaty gdzieś tam się przewijają, więc bardzo fajnie, że jesienią też będziemy mogły to nosić. Zdecydowanie tutaj mamy przykłady różnych sukienek i właśnie mnóstwo wzorów, które im towarzyszą, ale jakie kroje najbardziej będą popularne? Czy takie właśnie luźne, zwiewne, czy kopertowe sukienki? Mini, midi czy maxi? No właśnie coraz więcej Polek lubi sukienki długości maxi, ale jednak właśnie z podkreśloną talią. Dekolt, jak najbardziej. A rękawki krótkie, długie, zakończone gumeczką, żeby była taka różne, falbanka? Różne, tak naprawdę tutaj to jest już dowolność. Czyli mamy pełne spektrum. Tak, dokładnie. Trzeba mierzyć, żeby znaleźć dla siebie idealny. Tylko ja też takie mam doświadczenie życiowe, zwłaszcza w pracy ze stylistami, dlatego tu się uśmiecham do ciebie, Sylwio, że stylista proponuje, zobacz, jaka piękna sukienka. Ja patrzę na wieszaku i mam takie, w życiu bym nawet uwagi nie zwróciła, co więcej, nie włożyłabym. Później wchodząc do przymierzalni, mierząc te propozycje, jestem zachwycona. Też się spotkałaś właśnie z takimi sytuacjami? To jest właściwie jakby pestka mojej pracy. Na tym to polega. Dziewczyny przychodzą do mnie mówiąc, że są tak jakby zablokowane w swoim myśleniu, w jakichś torach i chcą to zmienić. Ale oczywiście w momencie, w którym próbujemy coś zmienić, to jest blokada, że jednak nie, nie, nie. Natomiast najważniejsze jest to, żeby sobie pozwolić na ten eksperyment, którym jest przymierzenie, bo przecież naprawdę nie chodzi o to, żeby od razu kupić 5 takich rzeczy, które w ogóle nie są naszym zdaniem nasze, tylko spróbować to najpierw przymierzyć, bo intuicyjnie będziemy czuły, oko nam pokaże i podpowie uśmiech, czy to jest to, czy nie. Słuchajcie, mamy tutaj w studio piękne sukienki, które świetnie się prezentują na tych wieszakach, a teraz sobie wyobraźcie, jak pięknie będą prezentowały się wypełnione kobiecymi kształtami. Chciałybyście zobaczyć? Tak, bardzo proszę. Oto nasza propozycja na sezon jesień-zima 2021. Spójrzcie.